Czegoś na taką skalę jeszcze w Polsce nie było. Gmach teatru stanie się gigantycznym ekranem, a na nim historia, symbole i multimedialne przesłanie. Tu się wiele wątków będzie wiązało. Będzie też przenikanie się realności tej mappingowo-projekcyjnej z rzeczywistością, bo aktorzy na pierwszym seansie, na który zapraszamy o 17:00, będą brali czynny w nim udział. Elewacja budynku stanie się sceną, ale i na scenie oraz w garderobach gorączka, jak to przed premierą. Tym razem spektaklu dla dzieci i dorosłych Kwiat paproci z wykorzystaniem wszystkiego, co nowe w słowackim. Zawiski umieścił tu całą masę mega nowoczesnych rozwiązań na tamte czasy, poczynając od prądu przede wszystkim, bo to było główne rozwiązanie. Także to nie jest tak, że po prostu konserwowali tylko przeszłość, tylko szli dalej. Dlaczego my mamy konserwować przeszłość? Rewolucja w teatrze trwa. Obrotowa scena, sznurownia, reflektory i multimedia to tylko jej część. Można już zdradzić, że niedługo wreszcie znów uda się zasiąść na widowni na nieczynnym od lat trzecim piętrze.